Mówi się, co chcę, witam w wszystkich mediach. Jest, co to jest, wtorek? Wtorek, 23 maja. No, 16 po 9 jest u mnie. ...507-964-253-507-964-253-19 stopni jest za oknem i generalnie się taka noc zapowiada bardzo ciepła, bo no tak przewidują, prognozują, zapowiadają, że najzimniej to będzie koło czwartej, tam ma być jakieś 15. No, tak się porobiło. Generalnie to ja Państwu zazdroszczę. Bardzo Państwu zazdroszczę, dlatego że tu jest środa i tu jest nowy numer tygodnika i Państwo mogą mieli fajny poranek, bo jest co poczytać, tak? W tym najnowszym numerze tygodnika polecamy wywiad Piotra Lisiewicza, niezwykła rozmowa z niemieckim artystą, który walczy o praworządność w swoim kraju. Jest też w tygodniku o tym, kogo promuje polsko-litewski portal po rosyjsku oraz najnowsza analiza niedawnego gościa Katarzyny Piotra Grochmanowskiego, profesora Piotra Grochmanowskiego na temat rozpoczętej przez Putina operacji wybory w Polsce. Ale Telekino, bardzo uprzejmie proszę, pokażcie tę okładkę. Ta, proszę Państwa, rozmowa okładkowa, ten wywiad Piotra Lisiewicza jest naprawdę... To trzeba przeczytać, no. Redaktor naczelny niemieckiej gazety mówi tak. Jesteśmy totalnymi antydemokratami i roz... Polskę. Praworządność po niemiecku. Axel Gryzczyk, redaktor naczelny gazety HNA, wypowiedział w rozmowie ze mną słowa: jesteśmy totalnymi antydemokratami i roz... Polskę. Po niemiecku brzmiało to: wir sind totale antidemokraten und wir rammen auch Polen nieder. Po tym, co się stało w zeszłym stuleciu po wymordowaniu milionów Polaków, żaden Niemiec nie ma prawa czegoś takiego powiedzieć. Tak mówi w gazecie polskiej Artur Kluze, niemiecki artysta z German Center of Modern Art, niemieckiego Centrum Sztuki Nowoczesnej, walczący o praworządność w Niemczech. Rozmawia z nim Piotr Lisiewicz. Poza tym w numerze polsko-litewski portal po rosyjsku. Kogo i co promuje L24.lt? Nazywanie blokady kremlowskich kanałów TVN nienawiścią etniczną, skandaliczna w formie obrony rosyjskojęzycznej edukacji na Litwie, ogłaszanie zwycięstwa nad rusofobami, lansowanie Rosjanina oznaczonego przez Putina, portal L24.lt, organ medialny Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, od lat konsekwentnie promuje treści sprzeczne z polską racją stanu. Szczególnie ciekawe są publikacje zamieszczane w rosyjskojęzycznej wersji strony, ujawnia Grzegorz Wierzchołowski. 800 plus zapędziło Platformę i Tuska w kozi róg. Z profesorem Henrykiem Domańskim rozmawia Grzegorz Czołek. PiS będzie miało dodatkowe punkty w maratonie wyborczym. Wyprzedziło konkurencję, a przez kilka dni nie mówiło się o niczym innym jak o 800 plus. Zjednoczona Prawica zdominowała przekaz w mediach, również tych nieprzychylnych. Platforma Obywatelska musiała coś zrobić i zareagować. Tak analizuje skutki konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Rozmawia z nim Grzegorz Czołek. TikTok narzędziem seks biznesu. Media społecznościowe coraz większym zagrożeniem dla dzieci. Zaczyna się od przeglądania niewinnych nagrań prezentujących układy taneczne czy zdjęć rówieśników w mediach społecznościowych. Później przychodzi czas tworzenia własnych treści. Nawet drobny kontekst seksualny przyciąga mężczyzn proponujących pieniądze za przesłanie nagich zdjęć, co zachęca młode dziewczęta do podjęcia próby zarabiania na swoim ciele. Prostytutki tworzą sieć profili, dzięki której pozyskują klientów. Czytaj więcej na ten temat w tekście Huberta Kowalskiego, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co robi twoje dziecko. Putin zaczął operację wybory w Polsce. Na Kremlu zapadła decyzja o radykalnej eskalacji hybrydowej wojny przeciw Polsce. Aktywowano agenturę, która została sprawdzona w akcji smoleńskiej. Operacją wybory ma kierować szef rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego Siergiej Naryszkin. Jej celem jest głęboka destabilizacja Polski i obalenie obecnych elit, a także powstrzymanie modernizacji polskiej armii. Operacja ma otrzymać wsparcie od Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, w tym tajnej jednostki wojskowej 71330 i GRU. Tak pisze w swojej najnowszej analizie profesor Piotr Grochmalski. Czy widzisz te gruzy na szczycie? 79. rocznica bitwy o Monte Cassino. Znowu się zapełniły polskim mundurem
ulice miasteczka Casino, znowu grupy żołnierzy poszły wąskimi ścieżkami w stronę gór, kamiennych załomów, jam i pieczar, w których niegdyś kryli się Niemcy, a które trzeba było zdobywać krwią własną, płacąc za każdą pięć tej ziemi skalistej, zarywiły się od polskich flag, płynęły w górę jak rzeka, której nurt ktoś zawrócił tak, by docierała do źródła, zaczynając od podnóża góry, a kończąc na ofiarnym wzgórzu 593 Monte Cassino, 79. rocznicę polskiego zwycięstwa, znów zostało zdobyte przez Polaków. Tak pisze Tomek Łysiak. Bitwy na wyzwiska i epitety, maskotki polityczne. Pisowski ul czy rój trutni? Szarańcza czy lemingi? Hieny czy osły? Politycy w Polsce, ale i na świecie chętnie sięgają do porównań ze zwierzętami. Wykorzystują przy tym stereotypy, aby w zależności od sytuacji poprawić swój PR lub uderzyć w przeciwnika. To działa już od wieków. Więcej w tekście Jacka Liźniewicza. Polecam Państwu ten numer tygodnika. Naprawdę jest to poczytać. Telekino, powiedzcie mi tak na ucho, czy my mamy już te materiały, te filmy, które do Was przysłałem? 38 ich było, czy nie? No nic nie słyszę. Bo jak nie mamy, mamy czy nie mamy? Halo? Halo wóz? Mamy. A, jak mamy, no to dobrze. Proszę Państwa, tak to wygląda w tygodniku. Natomiast co dalej właśnie w programie? No może zacznijmy od takiego cytatu. Tu nie chodzi o jakieś szczegółowe programy. Mógłbym Was dzisiaj zasypać tymi propozycjami, które przygotowywaliśmy przez ostatnie miesiące. Oczywiście, żebym mógł. To jest żadna trudność dla nas. Znaczy, dla mnie i dla Telekina. Właśnie, no Telekino, to jak mamy, to pokażcie proszę, od kogo ja zaczerpnąłem ten cytat o tym, że tu nie chodzi o jakieś programy, bo programów to my mamy. Bardzo proszę, pokażcie. I tu nie chodzi o jakieś szczegółowe programy. Mógłbym Was dzisiaj zasypać tymi propozycjami, które przygotowywaliśmy przez ostatnie miesiące. Mógłbym się pochwalić tym, co zrobiliśmy dla polskich kobiet w czasie, kiedy byłem premierem. Ale tak naprawdę nie chodzi w tej chwili o to, żebym wyrecytował z pamięci te wszystkie programy, pieniądze, konwencje. Każdy zainteresowany może to przecież sam sprawdzić, a życie nie polega na raportach, tylko na tym, co ludzie czują. No oczywiście, że tak. No, jak ja mam zaczął opowiadać o tym, co my zrobiliśmy dla polskich kobiet, ludzie, dajcie spokój. 507-964-253. Pod tym numerem telefonu. Nie, proszę dzwonić, tak. Proszę dzwonić i proszę mówić, co Państwo czują. No tak jak opowiadał Chyżyruj. Całkiem poważnie powiem, że on ma naprawdę tupet, żeby się odwoływać do takiego chwytu, żeby włączać taką manipulę, no to on albo uważa, że ludzie są tacy głupi, albo on wie, do kogo mówi po prostu i tyle. Przy okazji, jak bardzo cynicznie trzeba postrzegać politykę, żeby zamiast dążenia do jakiegoś wspólnego dobra, sięgać po takie chwyty. Mamy szuflady pełne pomysłów, pełne programów, no ale przecież nie chodzi o programy, znaczy szczegółowe programy. Tak ogólnie to ja bym, to ja też mógłbym Państwu tak ogólnie wiele powiedzieć, ale najlepiej tak ogólnie to powie kto inny. To powie pani poseł Ewa Kołodziej. Proszę Państwa, to nagranie nie jest atrakcyjne w sensie obrazu. Natomiast ja bardzo uprzejmie proszę, żeby w związku z tym, co Państwo za chwilę usłyszą, odstawić jakieś tam jedzenie, picie i tak dalej, żeby się ktoś nie zakrztusił ze śmiechu po prostu, bo to, co opowiada pani poseł Ewa Kołodziej. Jeszcze no dobra, przepraszam. Telekino, bardzo proszę. Parlamentarny Zespół do Spraw Zdrowia Publicznego i wystąpienie pani poseł Platformy Obywatelskiej Ewy Kołodziej.
Natomiast państwo tutaj są mądrzejsi, z dłuższym stażem. Lepiej się państwo na tym znacie niż ja. Bardzo ekspresywna pani poseł, z lekka szalona. Więc państwo może odpowiecie bardziej na to pytanie, dlaczego tak jest. Ale tak jest. Natomiast jako, że jestem emocjonalna i wolno mi w tej chwili chyba już wszystko, pozwolę sobie państwu powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Standardowe zdjęcie z Instagrama. Matka wynagradza dziecko 9-letnie za to, że dobrze napisało jakąś klasówkę, test, egzamin. Wielka porcja frytek, wielki hamburger. Państwo tu nie widzą. Hamburger się składa z dwóch części. Składki mięsnej, podwójnej, takiego mięsa kotleta, ale to jest jeszcze okraszone takim szpekiem. To się po polsku nazywa, przepraszam, brakuje mi słowa. Ja tego nie jem, więc ja nie wiem, jak to się nazywa. Bekon. A bekon po polsku to jest? Zapomniałam. Boczek. O, boczek. Ocieka to tłuszczem tak okrutnie, że ja bym zwymiotowała, ale niektórzy to lubią. Nie ma grama warzywa. Grama warzywa nie ma. I to je. Dziecka tu nie ma specjalnie, żeby mi ktoś nie poskarżył. I to dziecko 9-letnie to je w nagrodę. Tak, bo to tak jest, że... A, to było wystąpienie przedstawicielki partii elit. To tak jest, że jak oni tam pokazują, że ta sala plenarna jest pusta, no to wtedy trwa ta ciężka charuwa, ta praca u podstaw na tych komisjach. I taka kołodziej potem wraca do domu i mówi, kotku, jaki ja dzisiaj miałem dzień, słuchaj, no koszmar jakiś, jak ja się narobiłam, nacharowałam się na tej komisji zdrowia. Pan Andrzej z Wrocławia jest z nami. Kłaniam się, panie Andrzej. Dobry wieczór. Dokładnie się serdecznie. Chciałem dzisiaj nawiązać do takiej sytuacji, no troszeczkę historycznej, ale bardzo takiej na czasie. Bo jeżeli chodzi o tego faceta, który się urodził na Kaszubach, to jest, można go nazwać tak, rusoszkop. To jest coś takiego, przyszło na świat dla Polski, takie stworzenie. Ja kiedyś, zawsze tak mówiło się, że taki nieszczęść jak Kwaśniewski, jak Miller i te wszystkie inne komuniści, to są już no, wyjątkowi kanale. Ale jeżeli chodziło o tych panów, których wymieniłem, to oni służyli jednemu imperium, sowieckiemu. Z Niemcami nie mieli nic takiego wspólnego. No, jak ten wytwór Kaszub, rusoszkop. To jest tak wyjątkowy facet, że pewnego razu mój przyjaciel Piotruś, który stworzył w Poznaniu piękną taką, jak się nazywała, no film jest teraz o... Pomarańczową alternatywę. O nasze, tak. Więc to jest prywatnie mój przyjaciel Piotr, pozdrawiam cię. I kiedyś obrzucił Kwaśniewskiego tym, jajami. I tak właśnie myślę, czym tego by można było obrzucić? Ja wiem czym. Ja oczywiście nie będę wymieniał, ale no porównanie takiego coś, no bo ja nie chcę się wyrażać, to Polska jeszcze nie miała, myślę, że nawet z wieków. To jest wyjątkowy, nie powiem, przepraszam najmocniej, bo ja wiem, że no, Jacek sztopuje tę sprawę, którą Jacek... Nie będę się wyrażał. W każdym razie to jest coś bardzo wyjątkowego dla Polski. Nie wyobrażam sobie. Jeszcze jedna rzecz. Byłem na konwencji Pola Wójcika. Byłem też wczoraj na konwencji tej europoseł, która była. I mówię tylko jedną. Wszystkim im mówię jedną rzecz. Bo chodzi o taki
jakiś tam spór między Solidarną Polską, a teraz inaczej się nazywającą, a ten, że jeżeli nie pójdziecie razem, to was rozliczy, to będzie was rozliczał nic inny. Oni was tak rozliczą, że ani będziecie mieli żadnej możliwości, bo ani suwe, które będzie klaskało, to będzie coś niesamowitego, gdy ty, zawsze mówiłem na dwóch spotkaniach, co ich może czekać, że ich będzie rozliczał Giertych. Giertych, ten wspaniały Konin będzie na pewno prokuratorem naczelnym, nie daj Boże, nie daj Boże. Bo wiadomo jest, że nasza przegrana równa się z likwidacją Polski dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za możliwość. Dziękuję. Ja się pozdrawiam, panie Andrzeju. No. Ja bym bardzo uprzejmie prosił, żeby nie słuchać tego, co powiedział pan Andrzej, i tak nie robić, bo to moim zdaniem jest tak, że niech ta agresja będzie z ich strony, z tamtej strony, a z naszej strony czym obrzucać tego Tuska? Uśmiechami i miłością, no, wyłącznie. Naprawdę, bo jest tego wszystkiego za dużo i nie bądźmy tacy jak tamci. A że on jest, to jeszcze gorzej niż pan powiedział, no, ale to wszyscy wiemy. Proszę państwa, coś z cyklu Platforma Partia Elit, bo tylko wybitne umysły potrafią pojąć i zrozumieć taką matematykę. No ale mingi wychowane na TV nie to rozumieją oczywiście. Rzecznik Platformy, Jan Grabiec, na pewno państwo kojarzą. No oczywiście on nie jest tak fenomenalny umysłowy jak ten Giłeb Marcin Kierwiński, sekretarz Platformy, tak. No ale po latach tego rzecznikowania też czasami bywa całkiem, całkiem znakomity. Tak. Podchwytliwie i tendencyjnie zapytany na antenie Polsat News o koszty propozycji programowych Platformy, które są szacowane na około 100 miliardów złotych, i zapytany skąd Platforma chce wziąć na to pieniądze, Jan Grabiec przekonywał, że w samej Unii czeka na Polskę 700 miliardów. To mówił absolutnie bez zmrużenia powiek, tak mówił. PO już pokazało, że potrafi zarabiać na wydatki budżetowe. Oczywiście pieniądze weźmiemy z budżetu, z podatków Polaków. Trzeba je rozsądnie wydawać. Redaktor prowadzący zauważył, że w budżecie takich środków nie ma. Jest nadwyżka jeszcze nie ujawniona przez premiera Mateusza Morawieckiego, tak powiedział Grabiec. Na 60 miliardów złotych jest ta nadwyżka, więc pieniądze są. Nie. Tusk sprowadził inflację do zera, dbał o utrzymanie wydatków w ryzach, a dalsze rządy PiS oznaczają nie 100 miliardów wydatków, ale setki miliardów wydatków. Odniósł się także Grabiec do tego zwiększenia 500+, 800+, od 1 stycznia przyszłego roku. No i to się zaczyna najciekawsze, bo to było tak, że chociaż on przed chwilą przekonywał, że pieniądze w budżecie na propozycję Platformy są, no bo jest ta nadwyżka 60 miliardów nieujawniona przez premiera Morawieckiego, to teraz zapytany o te waloryzacje, tak, odpowiedział, że na to pieniędzy nie ma. Tak powiedział, że PiS na to nie ma pieniędzy. Powiedział tak: wszyscy mamy świadomość, że 800+ jest grą przedwyborczą, że przed wyborami będzie głosowanie, a pieniądze może się znajdą w nowym roku, a może nie. PiS nie ma na ten cel zabezpieczonych pieniędzy. No i tym Lemingiem się to wszystko zgadza, naprawdę. Nie, Telekino, pokaż się, proszę, że ja tego nie wymyśliłem, że Grabiec tam tak naprawdę opowiadał. No. Przejmujecie w październiku władzę i ludzie zaczną pytać, to co z tymi obietnicami? No i skąd te 100 miliardów weźmiecie, panie pośle?
No oczywiście z budżetu, z podatków Polaków. Trzeba je rozsądniej Ale tego w budżecie wydawać. Nie ma dzisiaj nadwyżki na 100 miliardów złotych. No jest nadwyżka jeszcze nie ujawniona przez premiera Morawieckiego na 60 miliardów złotych. Więc te pieniądze są. Zresztą to, co zrobił Donald Tusk, rzucając wyzwanie Kaczyńskiemu, bo wszyscy mamy świadomość, że ta zapowiedź 800+ jest grą przedwyborczą. Że przed wyborami ma się odbyć głosowanie, a pieniądze może się znajdą w nowym roku, może nie. PiS nie ma na ten cel zabezpieczonych pieniędzy. To ciekawe, zresztą ekonomiści nie pytają już PiSu, skąd wezmą pieniądze na te swoje obietnice, pytają opozycji, co wydaje się dosyć humorystyczne. Także zaczynam łapać powoli takie kompleksy normalnie wobec tego elektoratu Platformy, bo to są, no, to są wybitne umysły, że im się to wszystko jej składa i oni się w tym nie gubią. No bo przecież nie tylko wyrobię takie numery robię w jednym zdaniu. No okej. Okay. Proszę Państwa, krótka przerwa, zaraz wracamy.